Gorąco i serdecznie witam tych Państwa, którzy dotarli do nas na dzisiejszy 18 już festyn organizowany przez naszą szkołę. Chcę gorąco i serdecznie powitać wójta gminy Stare Miasto pana Ryszarda Nawrockiego. Witam serdecznie sołtysa pana Wojciecha Wojciechowskiego. Witam delegację dyrektorów, panią Agnieszkę Niekochańską i pana Tadeusza Dubowicza. Witamy serdecznie. Witam naszych rodziców. Mam nadzieję, że będzie z czasem tych rodziców przybywało coraz więcej. Witam nauczycieli, emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły. Witam wszystkich sympatyczków w naszej uroczystości oraz naszych drogich uczniów i absolwentów. Witamy serdecznie. I drużyna ruszyła. Drodzy Państwo, tylko przypomnę, że druhem nadzorującym jest druh Ireneusz Stolarek. I już podłączenie węża. Obydwie roty na rzeki będą miały wodę. Woda już poszła. Dochodzi woda do rozdzielacza. I proszę bardzo za momencik. Woda będzie przeprowadzona w tej chwili bojówkę dziewcząt 12-16 lat, również absolwentek. Nastąpiło złożenie meldunku dowódcy i dziewczęta przygotowują się do startu. I uwaga, proszę, ruszyły. Pierwsza rota już w przodzie. Włączenie węża. Widzę, że obydwie roty już z przodu. Można podawać wodę do rozdzielacza. Woda ruszyła do rozdzielacza. Obydwie roty gotowe są na podanie wody. I na rozdzielaczu również woda poszła. I proszę bardzo. Obydwie roty mają wodę. Połówki skręcone. Dziękuję. W tej chwili zgłaszanie dowódcy, przygotowanie do bojówki. Szanowni Państwo, tylko taka jedna mała informacja. Bojówka chłopców będzie, no niestety będzie na sucho. Malutka awaria pompy, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą siadła, także niestety będzie to bojówka na sucho. I już ruszyli. I już chłopacy ruszyli. Thank you.
Będzie przyznana nagroda publiczności. Będzie jakaś nagroda specjalna. Także krzesełeczka już czekają. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do tej konkurencji. Nastrój ekologiczny. Nie wiem,
ekologiczne, widzę, że stroje ekologiczne są projektowane Giorgio Armani z Francji, z Włoch. Prezentacja bloku, agełkę, blok znoszący. Kolejny blok, stopą łukę. Wiktor, to jest zielone krzesło. Kopnięcie Majgery, kopnięcie proste do przodu. Tomek zakłada dźwignię na kolano. Koniec. Teraz moja kolej. Tomek pokaże koronną swoją technikę, czyli balachę. Zaraz pokażemy. I to jest właśnie ta kończąca technika dźwignia na łokieć.